Ludka Skrzydlewska, negatyw szczęścia inicio. Wydawnictwo Editio, czyta Anna Szymańczyk. Nagranie, pikevoice.com O Boże, to było takie naiwne z mojej strony. Miałam 24 lata, więc dawno powinnam skończyć z takimi myślami i darować sobie nadzieję, że kiedyś wreszcie zacznie być ze mnie dumna. A jednak lądowałam właśnie w Bergamo, we Włoszech, w których nigdy wcześniej nie byłam. I o których nie miałam pojęcia, a wszystko tylko dlatego, że tak chciała matka. Z pewnością nie byłam wystarczająco dorosła. Obiecaj, że wrócisz, powiedział mi ojciec na koniec, gdy żegnał się ze mną na Okęciu. Obiecaj, że nie zostaniesz tam na stałe. Naprawdę chciałam mu to obiecać, ale jak mogłam to zrobić? Moje życie przypominało obecnie białą kartkę, którą dopiero miałam zapisać. Tylko, że jeszcze nie miałam pojęcia, w jaki sposób.